Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza FC. No i dziś czas na kolejne draft wyzwanie. Mam nadzieję, że cieszycie się, widząc kolejne draft wyzwanie. Ja jestem zadowolony, że mogę je zrobić, bo muszę powiedzieć, że od czasu, kiedy tak sobie mocno ułożyliśmy tematykę tych draftów, to ja naprawdę bardzo mocno się nimi jaram i, i, i czerpię z nich bardzo dużą przyjemność. Mówię to zupełnie szczerze, że te odcinki to jest coś, co. Co daje mi serio dużo e, radości. Mało radości czuję, mając zapewnioną listę transferową, i też problem jest taki, że tu już nie mam za bardzo mniej. Zobaczymy, czy kogoś sobie mogę dorzucić, ale e, no tutaj mam dużo duplikatów na liście transferowej, i to często są problemy. Zobaczmy, czy tutaj pyk, no coś tam nam powskakuje, więc na parę tych paczek e, miejsce powinno się znaleźć. Teoretycznie mogę skwixelować nawet całą zawartość tej listy, ale ja cały czas sobie myślę, no, że będę musiał przysiąść i zrobić całą, masę pików, więc to jest to, e, to to jest powód, dla którego te karty trzymam, żeby po prostu wziąć i wszystko co mam w klubie wymienić na jakieś e, okazałe piki, albo w sumie wiecie co, weźmy sobie tych zawodników na razie, e, a tą paczkę z też nie będę wszystkiego wstawiał e, zobaczymy sobie kolejne rozdanie, czy będzie tutaj ktoś ciekawy e, może jakaś karta Toc, może nie wiem teraz są tocy z serii A i na przykład Rafael Leao poleci mi z paczki za pięć koła, to byłby uczciwy deal, to byłby uczciwy biznes, aczkolwiek Obawiam się, że nie każdy oglądający ten odcinek i zdający moje szczęście w tej Fifie zgodziłby się z tą uśmiałą tezą. Tak czy siak. Słuchajcie, dzisiaj draft legendy, ale nie tylko legendy piłkarskiej, ale legendy także trenerskiej, ponieważ dziś bohaterem będzie Pep Guardiola, e, tak jest Dzisiaj zrobimy sobie słuchajcie, draft Guardioli Tak więc naprawdę będzie się działo Liczę, że e, spodoba wam się taka propozycja Od Kamila Panika Za którą, albo Panica Za którą bardzo dziękuję Kamil e, No i słuchajcie, draft e, Teoretycznie prosty, ale nie do końca Bo mamy mieć trzech Hiszpanów Trzech piłkarzy Barsy, dwóch Bayernu, Dwóch Manchesteru City No i rzecz jasna 100 zgrania Zatem niby łatwo, niby spoko ale połączenie tego czasami może nie być proste, no bo wystarczy, że nam da e, Alfonso Davisa i Roberta Lewandowskiego. No i teoretycznie dwóch piłkarzy Bayernu masz, ale połączyć to wszystko, no właśnie, zatem trzeba będzie mądrze to wszystko zrobić. E, ja, słuchajcie, zacznę sobie stąd, żeby nie było, że oszukuję, góra, dół, góra i stop. I mamy 4-3-1-2. Nie by łatwo, ale tak jak mówię, tutaj wiele w tym drafcie może nie być wcale prostych rzeczy. Jeśli chodzi o pierwsze rozdanie, są one dla nas absolutnie tragiczne. No bo tak, Hiszpana nie ma, Barsy nie ma, Bayernu nie ma, CD nie ma, prawda? Więc weźmy sobie piłkarza, który najlepiej będzie działał połączeniowo i wydaje się, że Kylian P. W zwykłej wersji, fantastyczny w ogóle start draftu, jest piłkarzem przydatnym. Kolejne rozdanie: no to znów piłkarze, którzy nam w żaden sposób nie pasują. No bo co? Jest Marsjal, ale poza nim, no, no nie ma nikogo, kto by nam tu siedział. Oczywiście jest fantastycznie wyglądająca karta Neymara, ale ja w nią nie idę absolutnie, bo potrzebujemy tu zgrania także. Więc myślę, że dobrze, że trafiamy Marsjala na rozegranie w tym drafcie Mamy Müllera. Okej, okay. Thomas Müller przydatny, bo z Bayernu. E, tą lewą stronę fajnie by było sobie jakoś podłączyć, ale nie mamy jak, więc bierzemy Steina pod e, Müllera. E, tu możemy sobie wybrać Renato Sancheza wydaje się, to będzie najlepsze chyba rozwiązanie. No i ostatni z pomocników, no to jest Marcel Sabitzer, kończący nam ewentualnie piłkarzy Bayernu. Monachium, zatem to mamy zrobione w ten sposób, zgraniowo nie wygląda to tragicznie, no ale oczywiście cały czas potrzebujemy dopływu zawodników, którzy są w tym drafcie potrzebni, potrzebujemy Hiszpanów i teraz pytanie, czy Junior Firpo czy Alex Moreno, biorę Firpo, bo jest Byłem piłkarzem Barsy, to nie o to chodzi, chodzi o to przede wszystkim że jest Hiszpanem z Anglii, więc z jakim zawodnikiem City może nam się ładnie połączyć i na to głównie liczę, dlatego wziąłem także Gomeza tu niestety z City nikogo nie ma, chyba Weźmiemy sobie Diopa. Nie no, Diop to jest dorzucenie kolejnej narodowości. Więc weźmy sobie Tyrona Minxa na wszelki prawa obrona. No to jest Jesus na ale on tutaj średnio nam pasuje, dlatego biorę Kirana Trippiera Bo są po prostu te mocne połączenia, które ewentualnie mogą nas tutaj trzymać. Kolejne rozdanie to nikogo z Barsy, nikogo z City. E, Lopez nam tu nie pasuje. Ni w ząb na e, Lafont tak samo. Biorę Lopeza zatem, żeby był Hiszpan. No, i zobaczymy dalej. Esio. Ym... No jest Jony. Wezmę go na wszelki, bo to może być przydatny piłkarz. No ale cały czas fatalnie to wygląda, jeśli chodzi o wymagania tego draftu. Jest Leicester, jest City, jest Chelsea, no ale nie ma Manchesteru City, prawda? Eee, Ridiger wydaje się być sensowną opcją, bo mamy tamtego Jagersztajna, prawda? Ale my tak się układamy pod to, co mamy, a my mieć tego nie chcemy tak naprawdę. Minus 3, plus 3. E, na razie niech to będzie tak. Zobaczmy kolejne rozdanie. Nikogo z City. E, fatalnie to się układa. Niech będzie Limer. E, wrzućmy go sobie tutaj, plus 5 z grania. E, no i co? Patrzymy na kolejne rozdanie i tutaj jest Serge Gnabry. No ale on jak 5 do nosa. Jest Jozua Kimicha, ale to nie ma być draft Bayernu, tylko my potrzebujemy tu odrobinę innych zawodników. No tak czy siak, biorę Kimicha, no bo nikt inny nam tu nie pasuje za bardzo. I dalej, Barca? Nie. City? Nie. No to kogo bierzemy? Bierzemy sobie tutaj João Felixa, bo ewentualnie on może nam się gdzieś tam łączyć, prawda? Tu Barca? Nie. City? Nie. Trend? no chyba trend, chyba trend na wszelki, no ale ten draft raczej nie zwiastuje nam tutaj yy... nic dobrego chociaż możemy zrobić to tak i dzięki temu wszystkiemu Jozua będzie na względnym zgraniu jak coś no jeżeli teraz posypie, no jest Ferran Torres no to niezbyt posypało, ale jeżeli posypie zawodnikami pasującymi nam to nie będzie tak źle, no ale niestety widzicie, że yy, gra nie chce nam pomóc tym razem yy, i wygląda to wszystko naprawdę źle. No może na bramce będzie Ederson, nie ma, yy, jest Thibaut Courtois, Ortega Ledezma, yy, no mogę wziąć Ortega, bo teoretycznie jakoś tam pasuje, no ale to jest takie pasowanie... Jak pięść do nosa, odrobinę. E, zobaczmy, co będzie. Tu jest Aleks Telesz. No nie, no to, to ten draft był dramatyczny dla nas. Naprawdę, fatalnie się to wszystko poukładało. Zrobimy to jeszcze raz. Czy, czy, czy w sumie. No nie, no słuchajcie, no dostaliśmy piłkarza Bajernu Monachium. Po prostu polegliśmy w tym challenge'u. No jest to trochę inaczej niż ostatnio, bo jakkolwiek piłkarzy dostawaliśmy, bo ostatnio w ogóle ich nie dostawaliśmy. Tu jakkolwiek ci piłkarze nam siadali, prawda? E, więc można powiedzieć, że. Że, że po prostu challenge jest niezaliczony, ale jest mi przykro, bo liczyłem, że coś nam tutaj siądzie, że jakoś to będzie wyglądało, a tak, tak średnio bym powiedział, prawda? Ale otworzymy sobie jeszcze paczki z tego draftu, żeby może tam dać sobie szansę na odrobinę zadowolenia, no bo ten draft nam go nie dał absolutnie. No to zobaczmy, patrząc na ten draft, nie dziwię się, jak dostajemy tu żeton, ale nie, dostajemy paczki, zatem je sobie otworzymy i sprawdzimy. Co te będą miały dla nas w środku? Zobaczmy sobie pierwszą złotą. Zakładam kartę. O, proszę bardzo, karta świecąca tym razem. E, czasami się udaje nawet to tocy trafiać, więc e, to nie jest tak, że w tych paczkach zawsze się e, nie ma szansy na nic. Okej, okay. to co ważne, dajmy sobie to na pewno na listę transferową, to na Quixel, e, no i tam mamy dwóch piłkarzy, to oni oczywiście idą na. Na sprzedaż, bo czemu nie, więc jak to mamy zrobione, to przechodzimy sobie do paki numer 2, która zakończy nam dzisiejszy niestety nieudany odcinek, ale ostatnio e, poszły nam draft wyzwania. E, tym razem nie poszło. Tak czasami być musi. A tutaj Edyna 85. Proszę bardzo, mówiłem. Czasami te paczki naprawdę są spoko, więc e, mam nadzieję, że warto było na tym zaczekać. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to łapka w górę subskrypcja zostawiona. I widzimy się już może nawet jutro. Śledźcie kanał KZFC, żeby nie przegapić kolejnych odcinków najlepiej subskrybować i tyle.